Polską klasyfikowaną dość nisko, na miejscu zaledwie 140. Spotkanie dwóch, tak jak powiedziałem, niemal rówieśniczek, dwa miesiące je dzielą, jeśli się okazuje, dla Julii mamy po 30. Żeby szybko dokończyć, no przede wszystkim Alicję Klejbanową, to bardzo ważny dla niej i cenny rezultat. Oglądamy no właśnie takie sytuacje jak tę przed chwilą. Holenderki w spotkaniu, 4 asy, 2 w ten sposób. Kontynuowanie akcji ofensywnej przez Holenderkę, to tak wygląda, jakby ona była przyzwyczajona do tego, że w ITF-ach nie zawsze szło. No nie dalej jak w marcu tego roku w brytyjskim Bath w pierwszej rundzie Holenderka została pokonana. Forehand zagrany poli. No niestety ma taką tendencję uderzania tych ostrych piłek bardzo często. Wystąpi przeciwko właśnie Julii Görges i Andrei Petkovic. Stejczek dobrze te podania blokuje. Dokonania krajczek. 13 razy nie była w stanie przejść eliminacji, w których występowała. Jak przechodziła te eliminacje, to zaraz przegrywa pełnymi zakupów. Radość demonstrowana przez naszą tenisistkę po... No, się nie polować na tak zwane kończące odbicia, na te winery. A to troszkę poza naszym kadrem. Widzieliśmy, jak się szykuje do gry Agnieszka Radwańska. Jej mecz z Jamie Hampton może gości nie było. 6-3, 6-1.